Johannesburgu na takim spotkaniu. Tam mieliśmy takie zderzenie animacji przestrzennej, komputerowej w 3D z naszym takim prymitywnym działaniem plastycznym w ożywieniu lalki, powiedzmy w wydaniu Tadeusza Wilkosza i moje to jakieś tam malarskie takie próby ożywienia obrazu olejnego i że większość dyskutujących stwierdziła, że jest jakby jakiś taki nawrót zainteresowania tą klasyczną formą animacji w odejściu od tego pełnego już doskonałości animowania powiedzmy w filmach typu Shrek. Od bardzo wczesnych lat było to dla mnie jakieś bardzo miłym zajęciem. Zrywałem tony papieru do tego, także rodzice mieli problem, skąd ten materiał zdobywać dla mnie. I pamiętam znajomy ojca, który pracował w drukarni, przywiózł mi kiedyś taką całą belę tak, papieru gazetowego. Ja na tym papierze już potem miałem już używanie. Rodzice chwalili się przed znajomymi, jak to syn tam rysuje, maluje. Robiłem jakieś laurki okolicznościowe. Skończyłem maturę. Miałem ochotę pójść na studia plastyczne. Rodzice uważali, że każdy artysta klepie biedę, więc jakiś bardziej konkretny zawód by mi się przydał i namawiali mnie bardzo, żebym został lekarzem. Udało mi się dostać na studia o kierunku ekonomicznym w Katowicach. W tym roku byłem już i pracowałem także w Biurze Projektów Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Metali Nieżelaznych w Szopienicach. I czekałem na jakąś okazję życiową. Wtedy przeczytałem ogłoszenie w prasie, że w Bielsku Białej powstaje grupa rysowników, która zajmuje się realizacją filmów. Pojechałem do Bielska, na szczęście jakoś tam mnie przyjęto. Mówię na szczęście, dlatego że zanim pojechałem, to postanowiłem, że już więcej się nie pokażę na zajęciach w Katowicach. I złożyłem wymówienie w pracy. Po jakichś 3 miesiącach pracowałem już samodzielnie, animując pewne fragmenty filmu. Byłem później asystentem reżysera Lechosława Marszałka, mojego kolegi, który był o tyle moim mistrzem, że wprowadzał mnie w arkany reżyserii, montażu, zdjęć, nagrań, muzyki do filmów. W 1956 roku powstała sytuacja, że w Warszawie ma powstać oddział Bielska Białej. To wydelegowano mnie, żebym zorganizował tę grupę animatorów, przeszkolił ich i zrobił pierwszy film. Chyba najtrudniejszy mój film w życiu, ponieważ realizowany z grupą zupełnie nowych ludzi, którzy wprawdzie byli bardzo zdolnymi rysownikami, bo to wszyscy pochodzili z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, bardzo dobrymi w ogóle malarzami, no ale z animacją nie mieli nic wspólnego. Nie byłem zadowolony ze swojego pierwszego filmu. Po pierwsze, dlatego, że nie wybrałem sobie sam scenariusza, sam tematu. Następnie opracowanie plastyczne, chociaż interesujące, nie było mojego autorstwa. Ja nie twierdzę, że każdy realizator w animacji powinien realizować swoją plastykę. Niekoniecznie. Ja zresztą też bardzo często prosiłem o opracowanie plastyczne moich kolegów, którzy byli pod tym względem lepsi ode mnie. Większość swoich filmów zrealizowałem z myślą o najmłodszym widzu, ale moją taką
ambicją było realizowanie takich filmów, które może oglądać i dziecko, i widz dorosły z jakąś przyjemnością. Dziecko jest widzem, który bardzo krytycznie i spontanicznie ocenia filmy, które ogląda. Robi to bezwiednie, ale bardzo szczerze i nie da się ukryć, jeśli nie trafimy w odpowiedni styl. Fraszka była dla mnie takim okresem przejściowym od momentu zrezygnowania z tradycyjnego konturu. Jeszcze w klasycznym filmie rysunkowym, przykład Mały Western, czerwone i czarne. Próby ożywienia właśnie kadru malowanego. Jan Młodożeniec opracował mi projekty postaci. Plastyka młodożeńca no jakoś była dla mnie czymś zapładniającym, co potem dało wyraz już w filmie Koń. Pisząc scenariusz do swoich filmów, zaczynam najczęściej od tworzywa, którym dysponuję. Na przykład realizując filmy Koń, musiałem pokonać pewne techniczne problemy. Gruba warstwa farby powoduje z jednej strony przez wypukłość swoją cień, bo reflektor oświetla z kilku stron płaszczyznę filmowaną. Daje jakieś nieprzewidziane efekty. Ja z tego pozornego jakiegoś błędu starałem się zrobić pewne zamierzenie. Filmowałem poszczególne położenia, takie te właśnie ciapki farby olejnej, które blikowały mi w różnych miejscach. Także powodując to, że nie sama postać tylko poruszała się i żyła, ale pewne fragmenty, elementy tła, które były domalowywane, też miały tam jakieś swoją taką pulsację, swoje życie. Wydawało mi się, że to działa na korzyść całego obrazu filmowego, ponieważ sprawia możliwość jak gdyby uczestniczenia widza w powstawaniu tego dziełka. Działanie plastyczne w animacji no, daje mi dużo większą satysfakcję, niż bym tylko w jak najlepszy sposób potrafił zagospodarować przestrzeń kartonu, którą mam do dyspozycji. Większość sytuacji występujących w moich krótkich filmach jest już przemyślana na etapie scenariusza, a właściwie scenopisu. Bywają częste przypadki, że w trakcie realizacji coś nowego mi się nasunie i jeśli to jest dobry pomysł, no to wcielam go w życie oczywiście. Realizując film Czerwone i Czarne, wpadłem na pomysł, którego nie miałem w scenariuszu. Miałem pomysł scenariuszowy już, żeby toreador ustawił lusterko, takie prawdziwe trójwymiarowe lusterko przed bykiem, który byk się miał tam przejrzeć. Ale już w trakcie zdjęć pomyślałem sobie, że będzie jeszcze bardziej dowcipne, jak ten byk spróbuje przechytrzyć toreadora i to lusterko odwróci w taki sposób, że się odbije kamera w nim i ludzie, którzy filmują. Spotykam się z młodymi ludźmi, którzy próbują swoich sił w animacji, bądź na jakichś takich sporadycznych kontaktach w szkole filmowej. Zachęcam do tego, żeby lansować własny punkt widzenia, własny styl, żeby spróbować. Oczywiście, że można naśladować przynajmniej w okresie ćwiczeń, w okresie dochodzenia do pewnej wprawy warsztatowej, można naśladować innych twórców. Natomiast radzę od początku próbować znaleźć własną drogę, własny sposób ożywienia ulubionych swoich kierunków działań plastycznych. Obojętnie, czy to będzie grafika, czy malarstwo. Teraz są takie możliwości.
dzięki tej nowoczesnej technice zachować to, co jest najbardziej wartościowe, to artystyczne rękodzieło. Dwa filmy nastręczyły mi najwięcej trudności, takich realizacyjnych, wynikających i z trudności technicznych, z pracochłonności. To był mój pierwszy film, debiut. Miałem takie dwa życiowe rekordy przy kamerze bez przerwy, przez 4 doby, tylko z przerwą na jedzenie, na wyjście do toalety. Drugi film, który mi sprawił też, który mi sprawia trudność w realizacji ze względu na trudności wykonania. Wybrałem sobie taką technikę, która mi idzie jak z kamienia dosłownie, to znaczy maluję ten film o malarstwie jaskiniowym na kamieniu. Jest to pracochłonna sprawa, trudna, może się udać, może się nie udać. To mnie cieszy, że nie istnieje niebezpieczeństwo, że animacja przestrzenna, komputerowa no całkowicie jakoś pognębi tę klasyczną formę animacji. To jest tak, jak nie musimy się martwić, że muzyka w wydaniu klasycznym jest skazana na jakąś artystyczną śmierć, bo mamy zupełnie inne kierunki współczesne.